Dzień dobry Państwu. Chciałabym porozmawiać, pokazać, przeczytać wiersz Wisławy Szymborskiej Wszelki wypadek. Na slajdzie widać frazę, która brzmi tak. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. I od tej frazy chciałabym zacząć rozmowę o wierszu pod tytułem Wszelki wypadek. Chcę od tej frazy, ponieważ myślę sobie, że wytrącenie jej z wiersza, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy rozmawiać o tym utworze z uczniami, może spowodować rodzaj takiego intelektualnego ćwiczenia. Może spowodować, że otworzymy się na ten tekst i będziemy czytać ten utwór, a może także i inne utwory Wisławy Szymborskiej, trochę inaczej niż zwykliśmy do tych tekstów podchodzić. Bo oto, kiedy czytamy ważną książkę o twórczości Wisławy Szymborskiej, mam na myśli Świat w stanie korekty Wojciecha Ligenzy, znajdziemy tam takie fragmenty dotyczące języka poetyckiego Wisławy Szymborskiej. Jeden brzmi tak. Język poetycki Szymborskiej, rozpoznawalny przecież i nie dający się podrobić, otwarty jest na niespodziankę, na zmianę, której nie potrafimy przewidzieć. I to było zdanie, które dość mocno mnie zainspirowało, owa nieprzewidywalność. A z drugiej strony jest też taka fraza w tej książce, która odnosi się ni mniej, ni więcej tylko do wiersza, o którym będę dzisiaj mówiła. A mianowicie, ludzkie istnienie w poezji Szymborskiej pojmowane jest jako seria przypadków, jako przerwa w niebycie. Otóż chciałabym zobaczyć ten wiersz trochę inaczej, zaczynając właśnie od owego posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. I można zacząć od takich pytań, które pojawiają się, gdy widzimy tę frazę. Czego dotyczy prośba? Z jakimi napisałam znanymi, ale może i mniej znanymi cytatami, można by ją zestawić. Jakie prowokuje pytania, gdy wytrącimy ją z kontekstu? Zakładam, że część osób, która teraz mnie słucha, zwłaszcza jeśli są to uczniowie, nie zna tego tekstu. I w związku z tym taki rodzaj intelektualnej zabawy, co też to zdanie, posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce, znaczy, może stanowić próbę takiego otworzenia intelektualnego. Można zaproponować poszukiwanie cytatów z sercem, które pojawia się w tych zdaniach. Uczniowie mogą wejść do internetu i znajdą tam całe mnóstwo różnych fraz z sercem w środku. Wśród nich będzie taka, długa jest droga wiodąca od rozumu do serca, to Leibniz, będzie Sokrates, nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha, będzie i Pan Tadeusz. Mogłabym całe pół godziny wykorzystać na cytowanie elementów zdań z sercem w roli głównej. Ja nie będę tu wchodziła w te, nie będę prowokowała żadnych odpowiedzuczniowskich, bo uczniowie będą z pewnością znacznie bardziej kreatywni ode mnie. Po takiej rozmowie, kiedy wejdziemy sobie w tekst Wszelkiego wypadku, utwór może pojawić się nam jako rodzaj zagadki, a brzmi tak. Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, zdarzyło się wcześniej, później, bliżej, dalej, zdarzyło się nie tobie. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy,
Ocalałeś, bo byłeś ostatni, bo sam, bo ludzie, bo w lewo, bo w prawo, bo padał deszcz, bo padał dzień, bo panowała słoneczna pogoda. Na szczęście był tam las, na szczęście nie było drzew, na szczęście szyna, hak, belka, hamulec, framuga, zakręt, milimetr, sekunda. Na szczęście brzytwa pływała po wodzie. Wskutek, ponieważ, a jednak pomimo, co by to było, gdyby ręka, noga, o krok, o włos od zbiegu okoliczności. Więc jesteś? Prosto z uchylonej jeszcze chwili? Sieć była jednooka, a ty przez to oko. Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Otóż jest to wiersz pod tytułem Wszelki wypadek, pochodzący z tomiku wydanego w 1972 roku pod tym samym tytułem. Jest to wiersz rozpoczynający tomik. Warto wszakże zdać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Tej mianowicie, że utwór został wydrukowany po raz pierwszy w Życiu Literackim 24 grudnia 1967 roku. Wszystkie te informacje zbieramy teraz bez żadnych problemów, ponieważ znajdują się one w dopiero co wydanych wierszach wszystkich Wisławy Szymborskiej. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż ten rok 1967 to jest rok, kiedy pojawiają się wystąpienia poetów, pojawia się wystąpienie poetów w tak zwanej nowej fali, wśród nich Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Wisława Szymborska oczywiście w żadnym wypadku nie należy do tego pokolenia, jest o pokolenie starsza, ale Wisława Szymborska, jak piszą wszyscy badacze tej literatury, zwraca szczególną uwagę na język. Ten język, który był takim szczególnym przedmiotem zainteresowania poetów nowej fali, był również przedmiotem zainteresowania poetki Wisławy Szymborskiej. Warto zatem postawić sobie w kontekście tego utworu pytanie, o czym jest ten wiersz, jakie prowokuje pytania i jakie podejmuje problemy. Moglibyśmy, patrząc na tytuł, odpowiedzieć tak. O czym jest wiersz? Wszelki wypadek zapowiada tytuł. Czyli wiersz jest o każdym wypadku, o przypadkowości ocalenia. Wszelki, czyli każdy. No to wróćmy jeszcze na moment do wiersza, ale zanim to zrobimy, spróbujmy zastanowić się, pogłębić te pytania, bo jest ich znacznie więcej. Mianowicie, może warto się zastanowić nad tym, dlaczego tak prowokacyjny jest język i kompozycja tego utworu. Dlaczego pojawiają się tak nagminnie formy bezosobowe? Dlaczego wyliczone są współczynniki zespolenia, takie jak wskutek, pomimo, ponieważ, a jednak? Dlaczego ostatnia zwrotka jest inna niż wszystkie? Dlaczego przeciwstawia się milczenie słowu? To wróćmy jeszcze do tego tekstu. Oto właśnie wszelki wypadek, wszelki, czyli każdy. Z jednej strony mamy tutaj fragment takiej asekuracyjnej formuły, którą zwykle
stosujemy wtedy, kiedy chcemy zapobiec czemuś, co wydaje się złe, co może spowodować jakieś nieoczekiwane, niewłaściwe skutki. Na wszelki wypadek coś chętnie robimy. Ale wszelki wypadek, owo słowo wszelki, jest słowem, które można zamienić na słowo każdy. I oto mamy tutaj tekst, w którym pojawia się cały zestaw gotowych formuł językowych. Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, zdarzyło się wcześniej, później. Chcę zwrócić uwagę, że to nawet w dużej części nie są zdania, tylko wypowiedzenia, bezosobowe, pojedyncze słowa. Pojawia się tylko taka formuła i ona może być namiastką zwrotu do adresata. Zdarzyło się nie tobie. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy. Ocalałeś, bo byłeś ostatni. Do tej frazy za chwileczkę wrócę, ponieważ ona jest bardzo ważna. Ale dalej mamy, bo sam, bo ludzie, bo w lewo, bo w prawo, bo padał deszcz, bo padał cień, bo panowała słoneczna pogoda. I cała ta wypowiedź w tych kolejnych strofach jest wypowiedzią, w której właściwie brakuje, wyraźnie brakuje osoby, brakuje człowieka. Mamy język, który zostaje przytoczony właśnie jako taki, który może być wykorzystany do obsłużenia każdego zdarzenia, każdego wypadku, ów wszelki wypadek. W zależności od okoliczności wybieramy jakąś frazę, jakieś zdanie albo jakąś część zdania. Jakżeż brzmią tutaj, mówi się często o twórczości Szymborskiej i o tym właśnie, że lubi korzystać i przekształcać fragmenty utartych związków frazeologicznych. Ale warto zawsze zadać pytanie kolejne. Po co to robi? I oto mamy tutaj na szczęście szyna, hak, belka, hamulec, framuga, zakręt, milimetr, sekunda. Na szczęście brzytwa pływała po wodzie. No oczywiście brzmi nam tutaj ta fraza, która jest taką frazą znaną, tonący brzytwy się chwyta. Ona jest tu użyta tak, jak stosowała ją bardzo często, jak stosowała te przekształcenia bardzo często Szymborska, właśnie ironicznie, z pewnym ironicznym dystansem. I cały zestaw takich związków, takich elementów językowych, które łączą poszczególne zdania, wskutek, ponieważ, a jednak pomimo, co by to było, gdyby ręka, noga, o krok, o włos, od zbiegu okoliczności. W całym tym tekście właściwie wiele jest słów, ale nie ma jakiejś określonej sytuacji, jednej, którą moglibyśmy jednoznacznie nazwać i określić. Natomiast kończy tę wypowiedź poetycką zadziwiająco odmienna strofa, zadziwiająco odmienna fraza. Odmienność jej widzimy nie tylko w pytaniach, które zostały postawione w strofie ostatniej. Odmienność jej polega również na tym, że tu pojawia się bardzo wyraźnie ów adresat, którego być może moglibyśmy odnaleźć już i tutaj. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy, ocalałeś, bo byłeś ostatni. Ale tu jest pytanie, zdziwienie, więc jesteś prosto z uchylonej jeszcze chwili, sieć była jedno oko, a ty przez to oko. Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu. Myślę sobie,
że my w tym wierszu mamy do czynienia z takim rodzajem poetyckiego szału. Takim właśnie furor poeticus, który zderza ten zbiór gotowych językowych formuł, gotowych do obsłużenia każdej sytuacji i zderzony ze zdziwieniem, że gdzieś zza tego zbioru gotowych słów może wychylić się człowiek. Bo jest to pytanie o człowieka, więc jesteś kto? Ty? Sieć była jednooka, a więc splot tych elementów sieciowych był tak silny, że przez nie, przez ten splot trudno było przedostać się człowiekowi. Ale on tu przechodzi to przez to jedno oko. Stąd moje zdziwienie. Nie umiem się nadziwić, namilczeć. I też jest to ważne sformułowanie poetyckie przecież. Namilczanie jest przeciwieństwem nasławiania, można by powiedzieć. Milczenie przeciwstawione zostaje tutaj tej wielosłowości. Milczeniem jesteśmy w stanie wyrazić właśnie co? Ano tę swoistą, ten swoisty rodzaj połączenia z drugim człowiekiem. Tę swoistą empatię, która pojawi się, gdy słuchamy wzajemnie prędkości swojego bicia serca. Pytanie zatem, po co nam były te pierwsze intelektualne wprawki, gdy wytrąciliśmy to zdanie z całości tekstu, który mógł być jeszcze nie do końca znany przyszłym czytelnikom. Otóż to posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce, uruchamia w nas w izolacji cały szereg różnorakich skojarzeń. Skojarzeń dotyczących pewnej intymności, spotkania, porozumienia. Intymności, która wcale nie musi być, mieć charakteru erotycznego. Intymności, która prowadzi do właśnie wzajemnego zrozumienia. Tutaj, w tym miejscu, można by prowadzić właśnie ową frazę z mickiewiczowskiej romantyczności, też ostatnią, mianowicie tę dotyczącą wsłuchiwania się w drugiego człowieka. Miej serce i patrzaj w serce. Oto prośba wyrażona w romantycznym tekście, na którą zwraca się uwagę, ale zwykle po to, by ją zestawić z takim myśleniem klasyka i przeciwstawić temu właśnie myśleniu klasyka. Natomiast może warto zastanowić się nad jej znaczeniem nieco innym. Tym właśnie związanym z empatią. Empatia, która pomoże w zrozumieniu drugiego człowieka. Empatia, która pomoże w porozumieniu. Tyle tylko, że to porozumienie
musi odbywać się niekoniecznie za pomocą słów gotowych na wszelki wypadek, na wszelką okoliczność. Wrócę teraz na chwilę do owego ocalonego Tadeusza Różewicza. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy, ocalałeś, bo byłeś ostatni. Ta fraza nie może być przypadkowa i nie jest. Oczywiście wiersz Różewicza narzuca się nam tutaj nie po to, żeby mówić o Szymborskiej jako poetce, która sięga do doświadczeń wojennych. Ona sięga do problemów związanych z językiem właśnie, tylko idzie jakby krok dalej. Różewicz, pisząc Ocalonego, pisał jako człowiek ocalony z dramatycznego doświadczenia wojennego, ocalony fizycznie, okaleczony psychicznie i język, który miał do dyspozycji, był językiem niejednoznacznym, językiem zdewaluowanym. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło, to są pojęcia jednoznaczne. Cnota, występek, prawda i kłamstwo, piękno, brzydota, męstwo, tchórzostwo, na to zwrócił uwagę Tadeusz Różewicz. Język przestał nazywać rzeczywistość i stąd owo końcowe poszukiwanie nauczyciela i mistrza. U Szymborskiej język przestaje być narzędziem komunikacji prawdziwej, komunikacji empatycznej. I stąd moje przywołanie na początku tego doświadczenia, które poetyckiego doświadczenia młodego pokolenia poetów, którzy w 1968 roku występują pod szyldem Nowej Fali, którzy zajmują się, pokazują język propagandy przede wszystkim. Szymborska nie pokazuje tu języka propagandy, choć może można także pod tym pojęciem pokazać, znaczy wprowadzić i ten język oficjalny, ale to jest przede wszystkim język, którym mamy się porozumiewać, porozumiewać z drugim człowiekiem. Nie może to być język gotowy na wszelki, każdy wypadek, na każdą okoliczność, bo ten język nie mówi nic o człowieku, nie mówi nic o jego uczuciach, nie mówi nic o jego emocjach. Taki język nie służy porozumieniu. Zza takiego języka nie widać drugiego człowieka. Żeby można było porozumieć się, trzeba słuchać, jak nam wzajemnie bije nasze serce. I może warto oglądać tak nie tylko utwory współczesne, nie tylko utwory Szymborskiej, która w wielu wierszach mówi właśnie o języku, o takiej komunikacji, która jest zaburzona. Bo czy to będzie pokój samobójcy, czy to będzie prospekt, to będą wiersze, w których właśnie te problemy zostaną pokazane. Ale może warto także, czytając wiersze romantyczne, czytając romantyczność, przeczytać ją właśnie w kontekście wszelkiego wypadku Wisławy Szymborskiej i zobaczyć, jak o empatię dla człowieka drugiego, o empatię w rozmowie upomina się ta poetka. Dziękuję bardzo.